znaczenia, jak tam w środku się to wszystko... Negatywnego? Tak. Ma, pozytywne. To też jest ważne. To wszystko oczyszcza, nic tam nie... Oczywiście, my jesteśmy w stanie też przyspieszyć to, tą... Tak, dokładnie. To, żeby nam ta macica prawidłowo się obkurczała, my też to możemy przyspieszyć i ćwiczeniami, i w sposób manualny. Ja fizjoterapię połogową najchętniej rozpoczynam w pierwszej dobie po porodzie. Czyli zaraz po tym, jak kobieta urodzi. Zachęcam do umawiania pierwszej wizyty terapii połogowej jeszcze przed porodem. To się nazywa prewizyta. Taka wizyta polega na tym, że ja spotykam się z kobietą jeszcze ciężarną i tłumaczę jej, w jaki sposób ma się zachowywać w tych pierwszych godzinach po porodzie, aby nie zrobić sobie krzywdy. To są takie podstawowe informacje, wcale nie trudna wiedza. Ta wiedza dotyczy tego właśnie, jak kobieta ma wstawać, w jaki sposób ma się poruszać, w jaki sposób ma kichać, w jaki sposób ma kasłać, w jaki sposób ma się załatwiać. To są takie bardzo istotne rzeczy, które wpłyną później na to, czy na przykład nie dojdzie do zaburzeń dna miednicy, które potem właśnie objawiają się chociażby wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Czy właśnie dochodzi do rozciągnięć tych powłok brzusznych, do nieprawidłowej pracy mięśni. Ja wtedy, czy każdy jeden fizjoterapeuta połogowy jest w stanie to w sposób szybki przywrócić, tą pracę prawidłową, i też to, ten powrót do formy po porodzie jest bardzo szybki. Tak naprawdę wtedy po tych 6 tygodniach, czyli po okresie połogu, kobieta już wraca normalnie do tego stanu, w którym była przed ciążą. A mam pytanie, czy da się to zapobiec, żeby miała taki brzuch przy następnej ciąży? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ okres połogu to jest taki niezwykły okres w życiu każdej kobiety i właśnie przez to działanie relaksyn, i to się dzieje tylko w czasie połogu, ale każdy jeden połóg jest taki sam, czyli w każdym połogu możemy osiągnąć pełen sukces. Dlatego bardzo często, jeżeli ktoś planuje drugie dziecko, ja wtedy się nie decyduję na terapię jakby po okresie połogu, bo nie ma to sensu, bo jestem w stanie w drugim połogu poprawić te zmiany, do których doszło przy pierwszej ciąży. Więc wtedy dużo lepiej poczekać na to drugie dziecko i na ten okres połogu drugi i zadziałać wtedy w drugim okresie połogu w taki sposób, żeby cofnąć te negatywne zmiany, które nastąpiły po pierwszej ciąży.